Witam Was serdecznie i zapraszam Was na vloga prosto z Sycylii. Nasz pierwszy punkt programu to Catania, drugi to do wielkości miasto na Sycylii. Idziemy coś zjeść i zobaczyć, co się tutaj dzieje. Pierwszy dzień! Mnóstwo przygód było, pełen wrażeń, ale jesteśmy. Oczywiście makaron z krewetkami i bekonem. Tutaj owoce morza. Okej, moi drodzy, dzisiaj wspólnie z Magdą, hejka, wybieramy się na Etnę i aby tam dojechać autobusem, oczywiście można to zrobić i bilet kosztuje dwie strony 6,5 euro i autobus startuje o 8.15 z, słuchajcie, placu Papa Giovanni i to jest naprzeciwko dworca kolejowego. Trzeba być punktualnym, bilet można kupić u kierowcy albo można kupić też w takim biurze AST. Trasa trwa około 2 godzin i teraz zatrzymaliśmy się z miejscowości Nicolsi Porta na kawę i ciastko. Takie mamy 20-minutową przerwę i jedziemy dalej. Przerwa na cappuccino i na... Jak to się nazywa? Kanoni? Kanoni, kanneloni. Na dobre ciasteczko z ricottą. Cappuccino z moją kaliną. To jest zimne jak lód. Dobre. Pierwsze wrażenie? Jak lody śniadankowe. No nie, to jest ser ricotta. Bardzo dobre. Więc jesteśmy na miejscu. Na Etnę można wjechać kolejką za 30 euro. No ale oczywiście my z Magdą idziemy z buta. Kroki wchodzą nam pięknie. Jeżeli chodzi o przygotowanie, to warto tutaj wziąć sobie wygodne ubrania. Najlepiej mieć ze sobą bluzę, kurtkę przeciwdeszczową, czapkę, okulary, buty trekkingowe. Ja niestety nie mam. Mam wansy i wysokie skarpety zakrywające nam kostki, ponieważ kamienie są ostre. Ale mamy tutaj na przykład takiego kolegę z Paryża, który idzie w sandałach. Pokażę Wam. Więc jak widzicie, każdy idzie w czym ma, ale jest opcja wypożyczenia butów trekkingowych za 4 albo za 5 euro. Gdyby ktoś chciał, a nie ma miejsca w bagażu, to może buty trekkingowe wypożyczyć. Raz all inclusive w Grecji, raz pot i pył na Sycylii. I tak się żyje, moi drodzy, jakby to powiedziała cebula. Jesteśmy dziś na wysokości 2500-600 metrów. Całkiem spoko nam to poszło. Dobra kondycja. Tu przyjemny wiaterek wieje, pewnie to słychać. Idziemy dalej. Zastanawiam się, czy wejdę na tą górę. Wejść może wejdę, ale czy zejdę? Czas na mały lunch, pizzówka. Chciałyśmy wejść tam na samą górę, ale niestety w połowie drogi ściągnęli nas na dół, ponieważ nie mamy odpowiednich butów ani kasku. No i w sumie średnio to bezpieczne było, nie mamy przewodnika, chyba tylko można tam wejść z przewodnikiem, ale sobie tutaj siedzimy. Cieplusieńko, przyjemny wiaterek wieje. Co pierwsza klasa.
jak ten tak autokarek tu tak jedzie, to czuję się, jakbyśmy byli na jakimś takim Marsie. Powiem wam, że na takich wycieczkach jest super to, że poznaje się nowych ludzi. Jest z nami Filemon z Francji, który idzie przed sandałach, ale już sobie pożyczył buty. Poznaliśmy też parę z Polski. To jest takie fantastyczne. W ogóle też jeszcze w kawiarni poznaliśmy rodzinę również z Polski, która wjeżdżała kolejką. Jak wjeżdżała, to nam machali i dopingowali, że dacie radę, wyjdziecie. I spotkaliśmy ich również po drodze. To jest bardzo miłe, naprawdę. Fajnie poznawać nowych ludzi, których pasją też są podróże, poznawanie świata. A tutaj w koło, proszę bardzo, Etna. Dla ochłody, lemoniada, przepyszna, gazowana. Kolację do La Bussola. To taka typowo włoska restauracja randomowa, spotkana po drodze. Stwierdziliśmy, że fajnie wygląda, jest sporo ludzi, bardzo dużo tutejszych lokalców, więc może być dobrze. Ja zamówiłam makaron z krabem. Z rakiem. Oj Boże, z rakiem, Jezus, z rakiem. Madzia pizzę, więc zaraz zobaczymy, czy smaczy. Bardzo dobre. Takie mega kremowe. Śniadanko, proszę bardzo. Głos straciłam od klimy. Oczywiście cappuccino. Sok grejpfrutowy. No i co zjemy? Może rogalika. W naszym dzisiejszym hotelu jest też basen, więc można skorzystać. Marmury na bogato. I tutaj zobaczcie, przepiękny widok. O, jak cieplutko. Mały update naszego wyjazdu. Wczoraj przyjechałyśmy do Naxos. To jest bardzo blisko Taorminy. Tutaj mamy nocleg i zostajemy dwa dni. W sensie wczoraj zostałyśmy jeden dzień, dzisiaj drugi, jutro wyjeżdżamy. Wczorajszy dzień spędziłyśmy cały dzień na plaży, ponieważ Etna i późniejsza impreza nas trochę wykończyła. To stwierdziłyśmy, że wczoraj cały dzień sobie leżałyśmy na plaży tutaj. Tutaj plaża przy hotelu, bardzo przyjemna. Wypożyczyłyśmy sobie leżaki, parasol i chillowałyśmy cały dzień aż do wieczora. Potem szybka kolacja i około 11 padłyśmy spać. Dzisiaj od rana na nogach idziemy do Taorminy pozwiedzać. A i jeszcze odnośnie Etny, bo tak rozmawiałyśmy wczoraj z Magdą, to muszę wam powiedzieć, że jeżeli wsiądziecie do tego autobusu z Katani, to tam też będzie taki przewodnik, który będzie trochę szczerze mówiąc mieszał, kombinował, będzie was też bardzo mocno zachęcał do wykupienia wycieczki, która chyba tam kosztowała 75 euro, ale
On tak namieszał, że w końcu człowiek nie wiedział, czy na tą Etnę można wejść, bo tutaj nagle jakiś wybuch, tutaj jest coś zamknięte, więc nie przejmujcie się tym, jeżeli chcecie na własną rękę zwiedzać wulkan, to jest taka możliwość, oni tak po prostu, wiecie, zachęcają do turystów do tego, żeby wykupić wycieczkę. Więc jeżeli ktoś ma ochotę wykupić, no to jak najbardziej można, a jeżeli ktoś chce na własną rękę, to też nie przejmujcie się, bo też jest taka możliwość, oni po prostu tymi swoimi takimi, wiecie, trikami próbują zwerbować jak najwięcej turystów na wykupienie wycieczki. Więc to jeżeli chodzi o Etnę, a teraz kierunek Taormina i przystojni. Jesteśmy na miejscu. Z Naxos do Taormina dostaniecie się również busem, jeżeli nie macie wypożyczonego samochodu jak my. Koszt w jedną stronę euro 90, w dwie strony 3 euro. Więc idziemy zwiedzać. Zwiedzanie Taorminy zaczynamy od Porta Messina, mam tutaj mapkę. Byłyśmy też obok Teatru Greckiego, ale spora kolejka, więc zrezygnowałyśmy. A w tamtym teatrze odbywały się na przykład walki gladiatorów. Jeśli kogoś interesują takie tematy, to myślę, że warto. A teraz jesteśmy na głównej ulicy Corso Umberto. Dobrze. Tak jak tutaj już mogę zauważyć, mnóstwo sklepików, kawiarenek, jest też cień, więc przyjemnie się spaceruje. W Taorminie znajduje się też bardzo urokliwy ogród zaprojektowany przez Florence, kuzynkę królowej Wiktorii, która tutaj przebywała i stworzyła ten przepiękny ogród. Można tutaj przyjść na spacer, schować się w cieniu, kiedy żar leje się z nieba, można sobie odpocząć, przyjść z książeczką, poczytać. Jest naprawdę bardzo ładny. Zresztą na pewno to zobaczyć też na przybitkach. Tak jak widzicie, mamy stąd przepiękny widok na morze, na Naxos i na inne miasteczka. Także naprawdę jest tutaj bardzo klimatycznie. W ogrodzie są też zajęcia dla bardzo małych dzieci. Baby Shark, proszę bardzo. Tu, mami Shark, tu. Taormina znajduje się na takim wzgórzu. I tutaj wszystko ułożone jest tak, wiecie, piętrowo, więc trzeba przygotować się na porządny spacer, zabierzcie wygodne buty, od tego upału też mi się język plącze, ale myślę, że tak warto zgubić się w tych wszystkich uliczkach, przespacerować się i poczuć klimat takiego małego sycylijskiego miasteczka. A też, czułam to już wcześniej. Skąd masz ten zapach? Przedszkola. Czas na kolejny sycylijski deser, czyli na lody w słodkiej bułce. Wybrałam lody stracciatella, bo pistacjowe już bardzo dobrze znam. Powiem wam, że smakuje to zaskakująco dobrze. Przypomina mi trochę takie lody w chałce. Gdybym chciała tak odtworzyć ten przepis w domu. Bardzo dobre.
To obrzydliwa mucha. Do tego ice coffee. Było pospacerować po przepięknym miasteczku, ale jednak idziemy na plażę. Wybrałyśmy Dolabella. Podobno jest to najpiękniejsza plaża w tej okolicy. Tu jest ta wysepka, na którą też można sobie przejść. My schowałyśmy się tutaj pod drzewem. To nasza miejscówka. Tak jak widzicie, Dolabella to plaża dosyć mocno kamienista, więc warto zabrać ze sobą buty do pływania, a jeżeli nie zabierzecie, to możecie tutaj kupić za 5 euro. Ja je kupiłam, więc jeżeli nie macie miejsca w bagażu albo zapomnicie, no to nie przyjmujcie się, bo można kupić za piątaka. Tam, jak widzicie, jest klasztor, który można odwiedzić, przybliżę wam. Więc tam też można sobie plażować, a tam na tej skale, którą wam tutaj pokazuję, sporo osób sobie też skacze, więc jeżeli umiecie pływać, a ja nadal nie umiem, jestem beznadziejna, to można sobie też skoczyć. Zaprosiłam Magdę do restauracji Rendezvous, jako moja partnerka życiowa, proszę bardzo. Stolik romantyczny stolik, romantico. Próbuj, dobre. Co my tu mamy? Wędliny, sery, bakłażan, czyli specjalność Sycylii. A tutaj są dwa. Nie, że jest cukinia i bakłażan. A, okej, dobra. Zamówiłyśmy makaron z owocami morza, wygląda to fantastycznie. Obsługa jest przemiła. Rendezvous w Naxos, jak będziecie, koniecznie wpadniecie. Witam ponownie, nowy dzień, nowe miejsce, Syrakuza. Jest ponad 40 stopni, żarleje się z nieba, pot po plecach, ale to nic, bo idziemy właśnie na plażę ochłodzić się, wykąpać i poopalać. Nocleg mamy w Ortigi, chyba dobrze mówię. I pierwsze wrażenia, przepiękne budynki, malownicze uliczki. Bardzo mi się tutaj podoba. Spędzamy tutaj dzisiejszą noc i jutrzejszą. Stwierdziłyśmy, że jest nam tak wygodniej, kiedy jesteśmy gdzieś dwie noce i nie przemieszczamy się codziennie gdzieś indziej, ponieważ jesteśmy bez samochodu. Więc gdybyśmy miały samochód, to było to by znacznie łatwiejsze, ale nie mamy i przemieszczamy się komunikacją miejską. To najwygodniej jest po prostu być gdzieś dwa dni i sobie gdzieś tam uciekać dalej. I chcę wam jeszcze powiedzieć, że to jest pierwsza wyspa, na której widziałam tyle przepięknych kaktusów, takich fantastycznych okazów, gigantycznych. Ja mam w domu kilka kaktusów, ale one jakoś tak nie rosną jak tutaj. Nawet dla przykładu, zobaczcie, kaktus przy śmietniku, albo ten. Także wiadomo, że palmy standardowo na wyspach się pojawiają, ale te kaktusy tutaj to jest naprawdę totalne szaleństwo. Przepiękne, duże, dorodne okazy. Bardzo mi się podobają i myślę, że Justyna tutaj to by zbzikowała, jakby zobaczyła te wszystkie kwiaty. Kolejna sycylijska przekąska, arancini z owocami morza. To jest taka kulka. Magda może byś to rozkroiła, zobaczymy co tam jest w środku. Chyba powinien być ryż. Zróbmy show, zróbmy akcję. Uwaga. Dobra. Kręcisz to? Kręcę. Tak mi się wydaje, że to jest ryż. Taka kulka z ryżem chyba, nie? Tak, okej. Okay. Z takim wkładem i tam są owoce morza. Widzę, no taki gołąbek, no. Myślisz? Nie, gołąbek jest z kapustą taką. Talerze wylizane, to znaczy, że naprawdę było bardzo dobre. Bardzo, bardzo dobre. Czekamy teraz na danie główne, na makarony i na risotto. Jak wrócę stąd, to będę jednym wielkim makaronem. No mówiłam, że kaktusy mają tutaj swoje wyjątkowe miejsce. Nawet tron jeden, tron tam drugi. Coś genialnego.
No zobaczcie, a tutaj kolejna fantastyczna uliczka. Idziemy na spacer po kolacji, żeby nie umrzeć z przejedzenia. Zobaczcie te kwiaty, no to jest w ogóle jakieś szaleństwo. Tutaj sobie można usiąść, napić się drineczka. Spacerujemy po Ortizi, bo jest to dzielnica Syrakuzy, nazwana mniej więcej takim starym miastem. I tą miejscówkę poleciły nam Włoszki, które poznałyśmy podczas naszej jednej imprezy. Powiedziały, że koniecznie musimy tutaj przyjechać, więc jesteśmy. I powiem Wam, że mi się tutaj naprawdę bardzo podoba. Oczywiście jest mnóstwo miejsc też do zobaczenia, jak zamek, muzeum archeologiczne. Także jest tutaj sporo miejsc do zobaczenia, jeżeli lubicie zwiedzać takie miejsca. Ale my bardziej wolimy zachwycać się takimi przepięknymi budynkami, jakie na przykład widzimy tutaj. Rewelacja. I jesteśmy na placu Duomo. Tutaj mamy budynki rządowe. Tutaj przepiękną katedrę. Fantastyczne budynki, naprawdę. Tutaj kolejne jakieś pewnie biura rządowe. Idziemy dalej, a tutaj wczoraj na tym balkonie ktoś miał romantyczną kolację. I zazdrościmy z Magdą tej kolacji. Kiedyś też taką będziemy miały. Dotarłyśmy do źródeł Arteruza i źródełka. A no w sumie. Może dlatego, że tutaj jest mega słonecznie. To jakieś, nie wiem, nawodnienie. Jak Ci się podoba? Jest rewelacyjnie. Jest 40 stopni. Dzisiaj, słuchajcie, mamy 41 stopni. Ale ja, wiecie, ja tutaj płonę i leje się ze mnie, ale doceniam tą pogodę, bo potem jest 9 miesięcy ciemności, pluchy, piździernika, więc cieszę się z tego, co mam aktualnie, bo zaraz przyjdzie nasza wspaniała, złota polska jesień. I nie wiem dlaczego, ale mój statek odpływa, Magda. Zapomnieli o nas? Co za, po prostu muszę zadzwonić tego bossa tam. Jak to możliwe? Narzeczony zapomniał o tobie? Hit! Zygikiecki ten narzeczony. Narzeczony mnie zostawił na lądzie. Dobrze, że na lądzie, a nie na lodzie, słuchaj. Na lunch mamy panini z mozzarellą, prosciutto crudo, rucola i pomidorki. 3 euro. I tutaj proszę bardzo, nasza miejscówka do opalania, kąpania. No jak Boga kocham, jak wrócę, będę jednym wielkim makaronem. Tym razem makaron z sosem pistacjowym. No niestety nie jest nam dane spróbowanie tych kanapek. Jesteśmy tutaj już drugi raz i pana Andrei nie ma. No trudno, szkoda. Może to znak, że trzeba przyjechać jeszcze raz na te kanapki. Albo przestać jeść. Albo przestać po prostu jeść. I to jest znak, że nasze brzuchy już mówią koniec. Dziewczyny, przestańcie jeść, bo to jest jakieś po prostu szaleństwo. Nie wiadomo, co się dzieje. Słuchajcie, wracamy teraz do naszego hotelu. Zabieramy bagaże i śmigamy do Katani. Bo to będzie nasze miejsce wypadowe na dzisiaj i na jutro, ponieważ jutro już wracamy, więc chcemy być w miarę blisko lotniska, ale zaraz na bieżąco będziemy zdawać relacje z tego, jakie są nasze
kolejne plany. Szybki room tour w Katanii, bardzo ładne miejsce. Jeżeli chodzi o hotele, to Wam wrzucę wszystkie linki w opisie pod filmem. Tutaj mamy widok. Ok, wychodzimy. Tutaj proszę bardzo, chyba kościół świętej Agaty. Tak to się prezentuje. Pokój bardzo przyjemny, czysty i w całkiem dobrej cenie, około 200 zł za dwie osoby. To stówę wychodzi na osobę. Tutaj mamy drugi pokój, gdybyśmy chciały zaprosić jakiegoś kawalera. Jesteś niepoważna. I mamy toaletę, ale światła nie ma, to trzeba może zgłosić. Chyba, że jest jakieś, może gdzieś drugie. O, jest. I jesteśmy. Powiem Wam, że porcje tutaj to jest po prostu jakiś hit. Ja nic ci do ogarnięcia, jak dobre? Ja też jem. Dobrze wyglądam, chyba tak, moi drodzy. Moi mili, czas na małe podsumowanie, ponieważ nasz wyjazd powoli dobiega końca. Myślę, że na początku chciałabym zaznaczyć to, że ten wyjazd na Sycylię miał być wyjazdem, gdzie połączymy odrobinę zwiedzania z leżeniem, relaksem i chilloutem. Madzie bardzo zależało na tym, żeby się opalić, wykąpać i po prostu sobie poleżeć. Dla mnie ważne było to, żeby coś zobaczyć, coś pozwiedzać, no i też oczywiście się zrelaksować. Stąd też na początku udałyśmy się na Etnę, byłyśmy w Taorminie, Naxos, Syrakuzie, dodatkowo na tej wysepce obok, więc trochę nam się udało pozwiedzać. Oczywiście, gdybyśmy miały samochód, to tych miejsc byłoby też znacznie więcej, a z tego, że poruszałyśmy się komunikacją taką, wiecie, miejską, no to tutaj po prostu działałyśmy w ramach tego, żeby jednak też jakoś tak bardzo mega się nie zmęczyć, tym bardziej, że jak się chodzi z bagażami, a wzięłyśmy walizki, bo miałyśmy mieć samochód, no to tutaj trochę zaczynały się schody, ale myślę, że całkiem spoko sobie z tym wszystkim poradziłyśmy, więc trochę zobaczyłyśmy, trochę poleżałyśmy, więc tutaj ja jak najbardziej pod tym względem jestem zadowolona. Oczywiście, tak jak mówiłam, gdybyśmy miały samochód, to myślę, że tych miejsc byłoby znacznie więcej, ale jeżeli Wy się wybieracie na Sycylię, nie macie prawa jazdy, albo nie macie karty kredytowej, albo po prostu tak jak ja, boicie się jeździć samochodem, bo tutaj rzeczywiście jeżdżą jak wariaci i ja przyglądałam się ich jeździe i powiem Wam, że no ja bym tutaj się nie czuła komfortowo za kierownicą, tym bardziej, że ja prowadzę samochód, który jest w automacie, a ze skrzynią manualną, no to nie wiem, klękajcie rundy po prostu. Tutaj jakby wiecie, macie też jakby możliwość podróżowania komunikacją miejską, która jest naprawdę fantastyczna, super połączona, wszystko fajnie jest opisane, w internecie znajdziecie wszystkie rozkłady jazdy, co, gdzie, jak, skąd. Oczywiście, jeżeli Wam będzie zależało na jakiejś takiej mega oddalonej super plaży, no to tutaj może być, mogą być lekkie utrudnienia, ale myślę, że wszystko jest do ogarnięcia. Dzisiaj nam został ostatni dzień, więc wybieramy się trochę pochodzić po Katanii, bo jak tylko przyjechałyśmy, no to następnego dnia udałyśmy się na Etnę, a kolejnego dnia już pojechałyśmy dalej, więc dzisiaj mamy kilka godzin przed wylotem na to, żeby tutaj trochę pospacerować. To są nasze okna z pokoju, a tutaj na wprost mamy ruiny Teatru Rzymskiego. To jest oczywiście jakaś jedna 25. część. I czytałam w przewodniku, że to była po Koloseum największy teatr rzymski. Także tutaj są ruiny, można sobie wejść, pospacerować. Do tego amfiteatru, a raczej ruin, które zostały, można wejść bezpłatnie. I tutaj Wam zaraz pokażę, jak to by wyglądało, gdyby się wszystko zachowało w ten sposób. Gigantyczne. I
dotarłyśmy do parku, ogrodu Bellini. Widziałyśmy go wczoraj jadąc autobusem i stwierdziłyśmy, że chcemy tutaj zajść. Tuż naprzeciwko ogrodu jest najpopularniejsza kawiarnia i cukiernia w Katanii. Tak jak widzicie, jest kolejka. No zobaczymy, próbujemy. Jednak zrezygnowałyśmy, za dużo czekania i za duża kolejka. Ale gdybyście wy miały ochotę, proszę bardzo. Myślę, że tutaj jest tyle fantastycznych miejsc, że na pewno gdzieś jeszcze w innym miejscu zjemy deser świętej Agaty, czy napijemy się przypyszną kawę, także na luzie. Tak się szwendamy, dotarłyśmy na Plitark. Wszystko, welcome. Dotarłyśmy na Plitark, owoce, warzywa, duperschmity, zbanuszki, buty, ubrania. Owoce, warzywa, wszystko. Zauważyłam tutaj spacerując w ciągu dnia i wieczorem, że w ciągu dnia tutaj te miejsca są zarezerwowane na targ. Ustawiają się ze swoimi stoiskami, sprzedają owoce, warzywa, ryby, wszystko. A wieczorem na tym miejscu rozstawione są stoliki i są normalnie otwarte lokale. Fantastycznie, naprawdę, bardzo mi się to podoba. Za udany wyjazd. W końcu odkryłyśmy, o co wchodzi w tych fantastycznych głowach Testi di Moro. Teste di Moro jako symbol Sycylii. Odsyłam do legendy, zostawię wam ją w opisie pod filmem, bo jest bardzo ciekawa, przestroga dla mężczyzn, którzy ukrywają przed tym, że mają żonę i dzieci i drugie życie. Jeżeli nie chcecie skończyć jak on, z obciętą głową na balkonie wystającą, to zostawię wam tą legendę do przeczytania. Wystarczy po prostu postawić na szczerość. Jeżeli chcecie uniknąć ściętej głowy, to naprawdę bądźcie szczerzy i nie działajcie na dwa fronty, bo skończycie jak ten pan. Moi drodzy, to jest deser. Myślisz? Nie wiem, że to jest sutek. To jest pierś Agaty. W wersji mini, bo zamówiłam najmniejszą, jaka tylko jest dostępna. Spróbujemy, czy dobre. Podejrzewam, że to jest lukier. Tak myślałam. Nie do końca przypadam za lukrem. Wezmę twoją łyżeczkę, co? Okej, okay. Podzielę się z tobą tąże fantastyczną, dużą porcją. Co my tu mamy? To jest jakaś ser ricotta, czekolada, ciasteczko. No bardzo słodkie, bardzo. Jest to obrzydliwie słodkie. Przepić winem. No ja za lukrem nie przepadam. Ale ten środeczek. Moi drodzy, myślę, że powoli czas zakończyć tego vloga. Mam nadzieję, że moim filmem zachęciłam was do tego, żeby odwiedzić Sycylię. Tak wiecie, na spokojnie, chilloutowo. My z Madzią mamy w planach odwiedzić jeszcze Palermo i drugą część wyspy. Może już niebawem, zobaczymy. Co nam los przyniesie i życie nam da. Także wasze zdrowie i do zobaczenia w kolejnym filmie.